Proszę powiedzieć, dlaczego jedne dane są droższe, a drugie tańsze? Pytam pana Wagowskiego. Ostatnio bardzo to jest interesujące właśnie w tym społeczeństwie takim nazywanym informacyjnym. Dla mnie to jest interesujące, jak oceniać wartość informacji. Znaczy, bo ja ostatnio doszedłem do wniosku, że informacja sama w sobie nie jest wcale towarem, tylko dostęp do informacji może być ewentualnie usługą. To jest taka subtelna różnica. A na czym polega wartość? No, wartość czy cena będzie polegała na tym, kto ile będzie chciał takiej informacji udostępnić na, w cudzysłowie, rynek i jak duży jest popyt na dane informacje, no bo te dwie krzywe popytu i podaży się muszą gdzieś przeciąć, jak się przetną, to dadzą kto cenę. Kto jest gotów płacić więcej i za co? Będą prawdopodobnie, niektórzy będą chcieli dawać więcej pieniędzy za informacje, których na rynku nie ma, a będą do czegoś im przydatne. A w sytuacji, w której niektóre informacje byłyby ale po prostu... Ale ja bym poprosiła o ilustrację przykładami, żebyśmy bardziej wiedzieli, o czym mówimy. Dlaczego na przykład nazwisko, imię, numer telefonu jest tanie, ale jak się do tego dołoży PESEL i numer dowodu osobistego, to już jest dużo droższe. Dam przykład zupełnie z drugiej strony. Przypuszczam, że nikt nie będzie chciał kupić bazy danych z imionami i nazwiskami posłów Rzeczpospolitej Polskiej, ponieważ wszyscy wiedzą na stronie Sejmu, każdy sobie może ją pobrać i po prostu to nie jest coś, za co ktoś będzie chciał zapłacić, ponieważ może to po prostu sobie wziąć. A PESEL? PESEL wskazuje datę urodzenia między innymi, czyli można od razu próbować na przykład na tej podstawie tak przesiać te dane, żeby wiedzieć, że potencjalny dysponent tych danych, znaczy osoba, której dane dotyczą, na przykład jest w jakichś widełkach wiekowych, a być może to jest nasz potencjalny klient i chcielibyśmy na przykład skierować swoją ofertę, jeżeli mówimy o tym takim aspekcie biznesowym, tak? Chcielibyśmy skierować naszą ofertę do kogoś, kto urodził się i obecnie ma, powiedzmy, nie wiem, od 20 do 26 lat. Jakbyśmy jeszcze potrzebowali, żeby to był na przykład prawnik świeżo po studiach, no to byśmy chcieli jeszcze zdobyć jego informacje na temat jego wykształcenia i tak dalej, i tak dalej. Moglibyśmy to jeszcze Im więcej jest tych informacji, tym one stają się cenniejsze. Tym precyzyjniej jesteśmy w stanie biznesowo do tego podchodząc, tym bardziej jesteśmy w stanie wykorzystać te informacje dla naszych celów, czy dobrych, czy złych. Tak? A jakie mogą być te cele? Mówmy na razie o biznesie, nie o przestępstwach. Jeżeli gdyby ktoś zebrał taką informację o wszystkich, którzy... Znaczy, gdyby kolega, który nam siedzi dalej, był producentem szamponu do włosów, no to być może... Łysi by go nie interesowali. Tacy goście jak którzy, a tego nie masz w PESEL-u. No właśnie, ale taka informacja mogłaby być dla niego cenna. Tak? Teraz pytanie składam... Data urodzenia raczej, on teraz młodził się ją. Niekoniecznie. No, może ja bym wypełnił jakąś ankietę, z której by wynikało, czy ja jestem łysy, czy nie. Ale jak wypełnia pan ankietę, to już można domniemywać, że pan dał świadomą zgodę. Ale to, tutaj cały ten problem z tą świadomą zgodą, to jest tylko jeden element. Przecież jeżeli mowa była o podstawie legalnej przetwarzania danych osobowych, bo jak rozumiem o tym, cały czas rozmawiamy o danych osobowych, czy o bazach danych zawierających dane osobowe, no to zgoda osoby, której dane dotyczą, to jest tylko jeden z elementów, który należałoby brać pod uwagę, bo tak jak pan minister wcześniej powiedział, że handel danymi osobowymi w niektórych sytuacjach jest możliwy, tak też w niektórych sytuacjach jest możliwe przetwarzanie danych osobowych, nawet jeżeli pozyskało się dane od innej osoby niż osoba, której dane dotyczą.